Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj parę słów o leczeniu kręgozmyku. Oczywiście podejście do tej patologii kręgosłupa jest bardzo indywidualne, zależy od bardzo wielu czynników, dlatego musi być to ocenione przez lekarza zajmującego się daną patologią, jaką jest kręgozmyk. Musi być badanie neurologiczne i ocenione badanie obrazowe, bądź też pogłębione diagnostyka. Ogólnie leczenie kręgozmyku zależy od ciężkości samego kręgozmyku, ponieważ kręgozmyk ma swoje stadia, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty stopień, czyli związany z samym przesunięciem, czyli tą odległością, więc to powinno być ocenione. Czy występują dane objawy, jak one są nasilone, czy występują już objawy neurologiczne, czyli to, o czym mówiłem w poprzednim materiale, na przykład rwa kulszowa bądź osłabienie kończyn dolnych. I tak, w łagodnych przypadkach obowiązuje leczenie zachowawcze, czyli odpoczynek, oszczędzający tryb życia, wdrożenie fizjoterapii, która jest tutaj kluczowa. Można też stosować pasy lędźwiowe, czyli ortezy, celem takiej pośredniej stabilizacji kręgosłupa. W przypadkach ciężkich, tacy pacjenci mogą wymagać już interwencji neurochirurgicznej polegającej na ustabilizowaniu kręgosłupa, czyli operacji, która ma za zadanie zespolenie, czyli żeby ten kręgozmyk, który jest najczęściej, albo jest objawowy, może być niestabilny, zespolić i co spowoduje w dalszym jego unieruchomienie i złagodzenie objawów. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy dzień i życzę Wam wszystkiego dobrego.